Dzień dobry Państwu, Tomasz Jamrozik, Rozmowa Dnia. Zaprosiłem dzisiaj do studia gości, z którymi będziemy rozmawiać o Tarnowie, ale poruszymy nieco inne tematy. Z nami Jakub Kwaśny, przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie. Dzień dobry Państwu. Zygmunt Szych, dziennikarz, autor wielu książek, też między innymi o Tarnowie. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o sprawie, która jak gdyby przeszła troszeczkę bez echa w mieście. 10 lat minęło od rozpoczęcia się sporu z Sanguszkami o tereny na Górze Świętego Marcina. Jesteśmy bliżej niż dalej. Wspomniał Pan, że jeszcze kasacja została Sanguszką ewentualnie. I tereny te wrócą do miasta. Nie wiem, co się z tym terenem teraz stanie, czy miasto ma już jakiś pomysł na to, jak zagospodarować. To Pan pewnie będzie wiedział, czy rozmawialiście już w ogóle, czy wśród radnych jest jakiś pomysł na to wszystko. To znaczy, ja może zacznę od początku. To znaczy, cały ten spór de facto mnie w jakiś sposób zbulwersował. Z jednej strony mamy zasłużoną historycznie rodzinę Sanguszków, którzy ze względu na wojnę zmuszeni byli emigrować z Polski, którzy, no, nie da się ukryć, władali niegdyś Tarnowem. No i mamy teren, który niszczeje, teren ruin zamku, który de facto przedstawia jedynie wartość, powiedziałbym, księgową. Nie chcę tego porównywać do stadionu, który przejęliśmy od Azotów niejako za darmo, pomagając jeszcze wielkiemu pracodawcy, przejmując to, co wymagało dużych nakładów finansowych. Te ruiny również wymagają nakładów finansowych i tak naprawdę domaganie się za nie jeszcze dodatkowo miliona złotych mnie osobiście bulwersuje. Mam nadzieję, że ten spór ostatecznie skończy się na korzyść miasta. No i w jaki sposób zapomnimy o tej próbie zdobycia czy ugrania miliona złotych na ruinach zamku, które niszczą, którymi się nikt nie przejmował przez lata, oprócz pasjonatów zamkomanii, Ewy Kropiowskiej i tak dalej. To trzeba przyznać. Dziwię się, że jeżeli pełnomocnicy rodziny Sanguszków, sama rodzina tuż przed poważnymi decyzjami przekazuje to do nowo utworzonej spółki, no wszystko wygląda na to, jakby chęć wykorzystania okazji, chęć wykorzystania tego, że o fakcie darowizny nie wspomniano w księgach wieczystych. Wszyscy wiemy, jakie były czasy, że wykorzystuje się jakby do zdobycia dodatkowego miliona, jakby nie wykazując w tym czasie żadnego zainteresowania tym terenem. To też trzeba powiedzieć, Marcinkę sprzątają głównie mieszkańcy, pasjonaci i obywatele w czynie społecznym. Więc jakby to jest jedna kwestia, a teren faktycznie wymaga zainwestowania. I z pomysłów może nie miasta, ale Izby Przemysłowo-Handlowej jest pomysł odbudowania przynajmniej wieży tego zamku, jakiejś rekonstrukcji, która mogłaby służyć za wieżę widokową. Myślę, że jeżeli ostatecznie to miejsce faktycznie stanie się własnością miasta, potwierdzoną własnością miasta w księgach wieczystych, to możemy zacząć od tego typu inicjatywach rozmawiać. Mnie osobiście marzy się całkowita rekonstrukcja w przyszłości Zamku Tarnowskich. Być może stałoby się kiedyś ciekawym punktem na mapie turystycznej Tarnowa. No nie wiem, czy miasto będzie stać na taki wydatek. Miasta na pewno nie będzie stać na taki wydatek. Mówię tutaj o jakby współfinansowaniu z różnych źródeł, gdyby takowe. Wróćmy jeszcze do tego, że sprawa była bulwersująca. Zanim jednak do tego dojdziemy, to chciałbym tutaj Zygmunta zapytać o lata 90., o pierwszą wizytę księcia Pawła Sanguszki i księżnej Klaudii. Euforia w Tarnowie, prawda, wielka. Przyjechali państwo książęta z Brazylii.
No, coś niesamowitego się wtedy stało, prawda? No, rzeczywiście wydarzenie było niezwykłe. Zapamiętałem je bardzo dobrze i mam czasami wrażenie, jakby to się wydarzyło raptem wczoraj, mimo że to było już ponad 20 lat temu. 13 lipca 1990 rok. Miasto rzeczywiście było podekscytowane tą wizytą. Pamiętam, że ktoś rozpuścił jakąś absurdalną plotkę, że książę będzie jechał przez miasto powozem i na wzór średniowiecznych władców będzie rzucał swojemu ludowi pieniądze. Tak się nie stało. Niestety dla niektórych byli zawiedzeni. Ale mimo to na trasie przejazdu z Tarnowa z rynku do Klikowej, do Stada Ogierów, które kiedyś były stadniną należącą do księcia Romana, no pojawiły się tłumy, podobnie jak i w rynku. Czasami wydarzały się jakieś takie dziwne, groteskowe sytuacje, jak ta, którą w sposób szczególny zapamiętałem, kiedy to z tłumu wybiegł w pewnym momencie jakiś taki niepozorny człowiek w paltociku niemodnym, mimo że to połowa lipca, więc upalna pogoda, z aktówką wypchaną jakimiś papierami i zwracając się do orszaku, osobiście do księżnej Klaudii, zawołał gromkim głosem: stać, zatrzymać się. Księżna była zdumiona, nie znała polskiego. Hrabia Krasicki, który jej towarzyszył z Warszawy, przyjechał, należący do rodu Sangruszków, spowinowacony, przetłumaczył jej te słowa, a zapytał tego człowieka takim arystokratycznym językiem: dobry człowieku, o co tam chodzi? No i Kluza Jan mówi: nazywam się Kluza, pochodzę z Glowa. W 1939 roku mój ojciec sprzedał księciu Romanowi ziemię i do tej pory nie dostał pieniędzy. No i ja właśnie do księżnej Klaudii w tej sprawie. Księżna zrozumiała, o co chodzi, zaprosiła go do orszaku i potem w czasie przyjęcia w pałacu siedział po prawicy księżnej. To mu najwyraźniej wystarczyło, bo już o tą ziemię nie pytał. Zresztą w ogóle tej wizycie towarzyszyło takie groteskowe, że tak powiem, napięcie. Pamiętam, jak w pewnym momencie księżna wyszła na balkon pałacu i ktoś z tłumu krzyknął: panuj nam. Tłum bił brawo, tak jakby akceptował to, żeby księżna kiedyś tutaj osiadła i panowała, tak jak to było z górą 70 lat wcześniej. Ustawiła się też kolejka byłych pracowników, pracownic księcia Romana z drobnymi podarunkami. Były to kobiety i mężczyźni już ponad 80-letni. Wspominali księcia Romana i to bardzo dobrze go wspominali, ponieważ książę nie zapomniał o swoich byłych pracownikach. Jak któryś zachorował, przysyłał leki z Brazylii, obdarowywał ich paczkami na święta jedne i drugie, także był dobrze zapamiętany przez swoich poddanych. Poprosiłem o te wspomnienia nie bez przyczyny, ponieważ właśnie ta wizyta przyczyniła się do tego, że 17-letni Paweł Sanguszko, ku zdumieniu chyba wielu mieszkańców i nawet protestach, o ile pamiętam, otrzymał decyzją Rady Miejskiej w 1990 roku honorowe obywatelstwo miasta Tarnowa, a w uznaniu za wybitne zasługi historycznego rodu książąt Sanguszków na rozwoju miasta Tarnowa oraz przekonaniu o możliwości rozwoju korzystnego współdziałania w przyszłości z Radą Miejską. To troszeczkę takie kuriozum, prawda? Potem się to skończyło 10 lat i mam takie pytanie, no, czy można cofnąć to honorowe obywatelstwo księciu Pawłowi? Zgodnie z prawem Rada Miejska nadaje tytuł honorowego obywatela miasta Tarnowa, więc ma też możliwość odbioru tego tytułu. Jednak do tej pory nie mieliśmy procedur. Uchwała Rady Miejskiej określała tryb nadania, a nie odbioru honorowego obywatelstwa. Jakby sprawa niedawna Józefa Breinla z Wallenstein pokusiła nas do tego, żeby taką procedurę wpisać do uchwały, więc jest nowy projekt uchwały. Przygotowaliśmy w Kancelarii Rady Miejskiej nowy projekt uchwały o nadaniu i odbieraniu równolegle tytułu honorowego obywatela miasta Tarnowa. O ile Józef Brajn w świetle prawa nie był w Polsce przynajmniej, takiej jak ją rozumiemy,
nie mówię o czasach zaborów, nie był honorowym obywatelem, jakby nie ma tutaj ciągłości władzy, w związku z tym tamte decyzje władz zaborczych nas nie obowiązują, więc nie mamy co odebrać. O tyle będzie przynajmniej określony tryb, kiedy taki tytuł będzie można odebrać. On jest, katalog jest tam zamknięty, chodzi przede wszystkim o zachowanie niegodne lub skazanie wyrokiem. Natomiast no ja tu byłbym bardzo ostrożny, czy w tym konkretnym przypadku, chociaż pojawiają się takie głosy w dyskusji, czy w tym konkretnym przypadku ten spór o ziemię jest już wystarczającym powodem do odebrania tytułu honorowego obywatela Tarnowa księciu Sanguszce. No to będzie pewnie przedmiotem dyskusji, w sensie co dalej, bardziej to, co dalej z Górą Marcina niż tytuł. A to kto by mógł złożyć taki wniosek? To ktoś z radnych? Jeżeli wniosek o nadanie jest wspólny prezydenta i przewodniczącego rady, to analogicznie wniosek o odebranie tytułu musiałby być wspólny prezydenta i przewodniczącego rady. Jest taka możliwość w ogóle? Myśli pan, że to jest realne? Czy, bo mówi, że ostrożnie by się pan wypowiadał? Ja jestem w tej kwestii ostrożny, nie chcę tutaj nic sugerować. Na pewno jedno jest pewne, że taka dyskusja gdzieś się pojawiła, aczkolwiek no nie sądzę, żeby to był powód. Jeżeli uda się nam prawnie przeprocedować tę sprawę, wolałbym, żebyśmy o niej szybko zapomnieli, wybaczyli sobie nawzajem i może faktycznie dalej współdziałali, bo nie sposób zapomnieć, jak wiele majątku swego rodzina Sanguszków pozostawiła w Tarnowie na cele chociażby edukacyjne. Również kwestia pałacu w Parku Sanguszków. Dlatego tutaj byłbym bardzo, bardzo ostrożny. Zygmunt, twoim zdaniem? No ja myślę, że książę Paweł miał 17 lat, kiedy obdarowany został tym tytułem. On na to po prostu nie zasługiwał. Zwłaszcza jeżeli zderzy się to z takimi honorowymi obywatelami, jak na przykład profesor kosmolog słynny, profesor Heller, albo pan Lipuczy, którzy mieli wielkie zasługi dla miasta. No, mamy też wśród honorowych obywateli biskupa Skworca. No więc tak, też dyskusyjna postać, jeśli chodzi o ten tytuł. No jakby się tak przyjrzeć, to mamy też Żurowca Rickardsona, którego związki z Tarnowem są żadne. Prawda? Oprócz tego, że zarobił tu dużo pieniędzy. Tak jest. Także ja uważam, że nie zasłużył sobie na ten honorowy tytuł i jeżeli jest tylko taka możliwość, o czym pan tu przewodniczący wspominał, to należy go jednak odebrać. Zobaczymy, jak się sprawy potoczą, ale wróćmy jeszcze do tej samej Marcinki. Przypomnę, zresztą to pan redaktor przytoczył, że jakby ten tytuł nie był przyznany stricte 17-latkowi, ale jakby książę Roman Sanguszko był przedstawicielem rodu. I ten tytuł niejako okej dla... Paweł Sanguszko, bo tak, tak. Roman... Paweł Sanguszko, przepraszam. Niejako był reprezentantem rodu i ten tytuł ja rozumiem raczej jako tytuł honorowego obywatelstwa dla rodu Sanguszko. Wróćmy jeszcze do samej Marcinki. Pan wspomniał o tej wieży widokowej. Mam nadzieję, że to nie taka wieża jak na osiedlu Westerplatte. Nie. Przynajmniej według projektu Izby Przemysłowo-Handlowej jest to próba rekonstrukcji tej baszty, która tam była i stworzenie w niej takiego tarasu widokowego. Dziękuję panu dzisiaj za tą rozmowę. Zobaczymy, jak się sprawy potoczą. Mam nadzieję, że w końcu po 10 latach będzie, że tak powiem, spór się zakończy definitywnie, prawda? Może książę znowu przyjedzie i znowu będzie witany, tak jak w latach 90. No, z honorami. Musiałby faktycznie te pieniądze rozrzucać z karocy, żeby być tak witanym tym razem. Może ten milion. Pamiętam jeszcze taki epizod, jeśli państwo pozwolicie na koniec, jak odjeżdżali księstwo z pałacu po tym spotkaniu z byłymi poddanymi księcia
Romana i tego 17-latka upychano do Malucha. Nie zapomnę tej sceny nigdy, zabrakło dla niego miejsca w Mercedesie. No i podjechał taki biały Maluch. On z wielkim trudem, bo to był korpulentny mimo swojego wieku 17-latek. Pamiętam, jak upchnięto go koło kierowcy i odjechał książę Paweł w Maluchu. Sinondal. Sinondal, tak. Wspominał Zygmunt Szych i pan Jakub Kwaśny, przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie. Dziękuję panom za spotkanie dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.